Lidia Wajcik. Pani Lidia działa na wielu frontach. Oto niektóre z nich. Apostolstwo dobrej śmierci, rozpowszechnione w Polsce, szczególnie w diecezji bielsko-żywieckiej i diecezji katowickiej, a także w Czechach, Ukrainie i Tanzanii, organizowane regularnie dni skupienia i rekolekcje. Dzieło pompejańskie. Żyję w Skoczowie. Kocham to zabytkowe miasteczko. Kocham to miasto świętego Jana Sarkandra, kapłana, męczennika za wiarę. To właśnie święty Jan Sarkander, tak sobie upatruję. Otworzył drzwi mojego serca i dodał mi odwagi do współpracy z proboszczem tej parafii, parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, księdzem Alojzem Zubrem. Comiesięczne msze święte z modlitwą różańcową, początkowo w Skoczowie, obecnie również w innych parafiach. Od roku 2018 peregrynacja obrazu Matki Bożej Pompejańskiej w Kętach. Powstała w ramach dzieła pompejańskiego grupa licząca od 15 do 17 osób, które modlą się za kapłanów, szczególnie potrzebujących wsparcia. Duchowa adopcja i modlitwa za dzieci poczęte, zagrożone. W tej intencji modli się 150 osób. A jak ta służba wygląda w tym moim życiu? Ta służba z wieloma członkami wspólnot, aż od, począwszy od naszej diecezji bielsko-żywieckiej, aż po Tanzanię, Maltę, Ukrainę, Czechy. Troska o misję. W Tanzanii setka dzieci ma zapewnione środki potrzebne do podjęcia nauki w szkole. Dwoje kleryków ma ufundowane stypendia. Adopcja ubogich rodzin na Syberii i zapewnienie środków utrzymania dla misjonarzy.